Mało który legion tak często zmieniał swoje bazy jak Makedonika. Był to istny legion obieżyświat, znajdujący się zawsze tam, gdzie walka była najzacieklejsza. Piątka swoje początki wzięła z triumwirackiej armii Cezara Oktawiana. Swoją pierwszą stałą bazę legion miał w Macedonii od 30 roku przed naszą erą do 6 roku naszej ery. Tamto właśnie piątka zdobyła swoją nazwę, sławiąc się odważnymi walkami ze Scytami i innymi barbarzyńcami. W tamtym okresie Makedonika ściśle współpracowała z Legionem IV Skytika, wspólnie budując drogi i akwedukty. Następnie Legion stacjonował w Mezji, Vescus, skąd w 62 roku z rozkazu Nerona dołączył do ekspedycji skierowanej przeciwko Armenii. Po przeprawie przez Morze Czarne piątka znalazła się w Poncie, gdzie dowódca wyprawy, gubernator Kapadocji zarazem, Cesseniusz Petus, zdecydował się zaatakować Partów tylko przy użyciu 3 legionów. Oczywiście przegrał, a Makedonika przeszła do sił Korbulona, operujących w regionie, pod dowództwo jego zięcia Vininiusa Anniusza, aby wziąć udział w kampanii odwetowej. Następnie piątka brała udział w tłumieniu powstania żydowskiego pod Wespazjanem, potem dotarła do Egiptu, a konkretnie do Aleksandrii, skąd dołączyła potem w 70 roku do sił przyszłego cesarza Tytusa i wraz z nim oblegała zbuntowaną Jerozolimą. W 71 roku Legion ponownie znalazł się w Mezji, gdzie poniósł porażkę z dackimi najeźdźcami, którzy zdołali zabić gubernatora prowincji. W latach 101-106 jednak Makedonika dokonał rewanżu, biorąc udział w udanej kampanii Trajana przeciwko Dacji oraz wcześniej w kampanii Tetiusza za rządów Domicjana, który podzielił Mezję na 2 prowincje. Piątce przypadła ta mniejsza, wraz z pierwszym Italika i 11 Klaudia. Wtedy też jednym z oficerów Legionu był przyszły cesarz Hadrian. W 135 roku Legion wyruszył do Palestyny, by tam zdobyć stolicę żydowskich buntowników w Betar latem tego samego roku. Po tej misji Legion powrócił do Mezji, gdzie oddziały wykrojone z niego zostały wysłane do budowy fortu w Karpatach i pilnowania kolonii rzymskich na Krymie. W latach 161-166 piątka brała udział we wschodniej wyprawie Lucjusza Wyrusa, a po powrocie założyła nową bazę w Dacji w mieście Potaisa. We wczesnych latach rządów Komodusa piątka dowodzona była przez Pesceniusza Nigra, który wraz z Klodiuszem Albinem, dowodzącym Legionem 13 Gemina, pokonał Sarmatów. Potem Makedonika pokonała najemną armię zbuntowanych górników złota w Dacji. Gallienus trzykrotnie korzystał z pomocy piątki w zwalczaniu uzurpatorów Ingenusa, Regalianusa i Victorinusa. Utworzył on również w Legionie liczny oddział kawalerii, który później był wykorzystywany przez Diokletiana w Egipcie i Galeriusza w Syrii. W 271 roku, gdy Aurelian rozwiązał prowincję Dację, Makedonika powróciła do swojej starej bazy w Mezji. Na początku V wieku Legio Quintus Macedonica był podzielony na pół. Pierwsza połowa, rozdzielona na 4 kohorty w różnych fortach, wciąż pilnowała Mezji, druga połowa została przeniesiona do Egiptu, Legion V został prawdopodobnie wcielony do struktur wojskowych Konstantynopola.